wracałem z Dąbrowy Puśnińskiej. Tam jest wioska. I jechałem w stronę domu. Godzina była tak w każdym razie przed 8. Gdy wyjeżdżam za takich Olszyn, za Krzaków, zauważyłem dwie osoby idące w stronę, w tą samą stronę, co ja jechałem. Z początku szli sobie prędzej, a później stopniowo, jak mnie spojrzeli takim lekkim obejrzeniem, to zauważyli mnie, że ja jadę, to zaczęli folgować i szli coraz wolniej. Dojeżdżając ja do nich, to oni, jeden z jednej strony się odsunął na lewą stronę, a drugi na prawe i ja wjeżdżając pomiędzy nich i oni mi w te czasy wsiedli na wóz. Rozmawiali bardzo drobnym głosem, którego ja nie znam. Słyszałem tylko taki głos o... Ja nie rozumiałem w ogóle nic. Koniec końcem dalej wyjeżdżam znów za tych Olszynek. Zauważyłem ten tutaj jakiś samochód w powietrzu. To jednak mnie zdziwiło, że samochód w powietrzu może stać i unosić się na dół troszkę o jakieś pół metra i zwyżej. A ten samochód o tutaj był jak te brzuski są. To niech pan powie, jak wyglądał ten pojazd, a pan Grzegorz będzie to wszystko rysował. To był kształt autobusu krótszego, nie takie jak to teraz są, bardzo długie, tylko krótszego rodzaju. Tak. Czy na tej wysokości on stał w powietrzu, tak jak tutaj? No tutaj tak. Tu jest trawa. Tak, w tym kształcie. Ten otwór wejściowy to był na tej ścianie? Tutaj? Na tej ścianie, aha. Tak jest. A tutaj, tak jak on tutaj tak, wygląda, tu jak tak? Teraz ten pan rysuje. A te wiry wystawały tu w górę i w dół? W górę i równomiernie do dołu. Tak, w tej samej odległości do góry, co i na dół. Te wiry się obracały, tak? Tak jest. I słyszał pan taki dźwięk wtedy? Słyszałem. One buczały, tak? To one taki miały odgłos powiedzieć, tak? Tak. To jednak równomierny głos jeden. To on był cały biały ten pojazd? Cały biały, tak jak to miklowany, jak coś. Tak, a jakieś takie śruby były tu, nigdy jakieś spawania? Nie zauważyłem tego i nie było. Gdyśmy doszli do tego pojazdu, tam była taka windeczka nisko. Wjechałem tu windeczku, stanąłem naprzeciwko drzwi. Skazano mi, abym szedł do środka ręku. Tak, a ta windeczka skąd się zaczynała? Ta windeczka się zaczynała, nad drzwiami były szpagaty doczepione jakieś. Ale one były przyczepione do tego daszku. Przy tym daszku, tak. Aha, i wisiała ta podstawa, na której pan stanął, to wisiała? Do dołu. To ja wszedłem do środka, zauważyłem dwie osoby jeszcze w środku, które stały. Zielone twarze, jak zobaczyłem, i rękawice zielone, czyli rękawice, czy takie ciało, no to ja tego nie stwierdzam. I na palcach były takie wązienienkie pleteczki, o takie wokoło. Ubrani byli w ciemne kombinezony czarne. Nie było buta widać, tylko kombinezon. Tu na sobie również, tylko tutaj troszeczkę wolniejsze, a na nogach to więcej obcisłe. I tutaj znów więcej obcisłe. No i jednak twarze zielone, o w ten sposób, o
staku były te kombinezony, a tutaj twarze, czy malowane, czy jakieś maski, to ja tego nie zauważyłem. I kazał mi się rozebrać. Pasek, proszę Państwa, jak zdjąłem o tym, który mam, to ich to bardzo zainteresował, ten pasek. O, to ja Wam pokażę. Wzięli do ręki, przyglądali się tak wszyscy czterech. Przyszli blisko, włożyli tutaj, zapinali, patrzyli na niego, ale co oni się tam podziwiali, to nie wiem. I tak się coś uśmiechali takim uśmiechem, nie tak jak my się śmiejemy oczami tam, tylko tak się coś wykrzywiali, ale czy oni tak się wykrzywiali specjalnie, czy tam no, to tego nie mogę stwierdzić. I coś przede mną z tych dwóch, co tam byli w tym pojeździe, mieli dwa talerzyczki takie, tu składane, i przede mną, o jakieś 2 metry przede mną coś złożył te talerzyczki. Te talerzyczki żegnyły trochę, lekko tak. Ale to nie tak jak to jakiś dźwięk blachy albo czegoś, tylko leciutko. Tak jakbyśmy złożyli jakąś plastykę, jakieś coś, no troszkę tam odgłos będzie, ale to nie taki głośny. Przede mną, później mnie przekręcono bokiem. Rękę mi wyciągnął z tych, co był przy mnie i z boku mi tak złożył. Później tyły mnie odwrócił, o proszę Państwa. Słyszałem tym żegnięcie leciutkie, później z drugiego boku i kazano mi się ubierać. W tym czasie, proszę Państwa, mieli kawałek kształtu lodu, tylko że to nie był lód. To jakiś pokarm był, ale jaki to nie wiem. Tylko kształt lodu, taki kawałeczek, jakieś tam 30 centymetrów. I to się łamało tak jak twardsze ciasto. Kruszyło się tak. Łamywali se po troszku i oni to jedli. Nie po dużym kawałku, po troszeczku. Jeden z tamtych dwóch nawet skazał na to, co on trzymał w tym ręku i co jedli, to skazał, czy ja będę jadł ręku. Skazał na to, co trzymał i skazał na mnie, czy ja to będę jadł. I ja jednak głową kiwnąłem, że nie. Więc mnie nie namawiano na to. Zauważyłem, leżało tych naszych ptaków, gawronów, czyli kruków. No u nas na wsi to mówi jedni gawrony, drudzy kruki. Leżało około 10 sztuk, tak no przypuszczalnie. I tak poruszały skrzydłami, poruszały głowami, nogami, ale byli niewładni. I zauważyłem jeszcze w tej ścianie, tak niby naprzeciwko drzwi, a troszkę przy łoboczu, trzymał taką pałeczkę w ręku, tak jakieś ze 30 centymetrów może. Może nie miała 30, no tak plus minus, no tak około tego. I tam było 2 dziurki, jedna o drugi, może o 30 centymetrów, może no tam, może więcej troszkę, może no tak koło tego. I coś tę pałeczkę wkładał, a na tej pałeczce był maleńki łepeczek. Wkładał w tę dziurkę jedną i coś tam regulował, ruszał, ale co to nie wiem. To później w tę drugą wkładał, znów tam coś poruszał, tak. I tak sobie odeszedł, zaczął se chodzić po tym pojeździe i znów od nowa szedł i znów wkładał i coś tam regulował. A tam nie było żadnej lampki, żadnego światła, żadnego motorku nie widziałem, nic, tylko gładkie ściany, tylko, zaraz, jeszcze. Tylko w tym pojeździe było tam ławeczków takich, parę ławeczków. Tutaj na podstawie pańskich relacji zrobiłem tutaj taki już w miarę dokładny rysunek tego pojazdu. Tak. Czy jest, to tak? Tak jest jak ten budyneczek, czyli ten samochód powietrzny. Czy widzi pan jakiś szczegół tutaj, który można by było jeszcze zmienić, żeby to była ważna sprawa? Jeszcze tych... A tutaj jest też ta sama sprawa tych osób, mojego tak? Widzenia. Oczy są skośne.
Tutaj, proszę pana, są, tylko mieli o tutaj takie troszkę wystane te kości. Także ten jest bardziej podobny trochę w budowie. Ten tak? jest więcej podobny. Aha. Jak się ubrałem, to mi skazano wyjść. Skazał rynku, żeby se pójść. To ja już miałem nogę postawić na ten pojazdek, na tę windeczkę. Ale się odwróciłem do nich, już miałem czapkę na głowie, odwróciłem się do nich i powiedziałem do widzenia. Troszkę się tak ukłoniłem. Wszyscy patrzyli na mnie, wszystka cztery. I również oni się ukłonili. Stanąłem na ten pojazd i zjechałem na dół. I poszłem do konia. No koń troszkę odciągnął, tam na boku stał. No siadłem na ten wóz. I jadąc, to ten koń, czyli ta klacz, po samych tych drzewach, bo tu była na tej drożynce, a później się bała tego pojazdu, to był jednak, jak milicja przyjechała, to widziała ten koń po samych tych łęszynkach, bo się bał tego pojazdu. Żeby nie te łęszyny, to był jeszcze może dalej poleciał, tylko że tam nie miał gdzie wpaść. I nazad kręciłem poza pojazdem na drożynkę tę samą. To się obejrzałem tam z 15 kroków, gdy odjechałem, to jeszcze widziałem stał ten pojazd. A później, no to już nie widziałem, bo to już skręca się na prawo, poza te łęszynki, a śpieszyłem się do domu, bo chciałem pokazać swoim chłopakom. No, przyjechał i konia zostawił, nawet czy tam klacz zostawił, przyszedł i stanął sobie tak jak ja to rał taką w mieszkaniu i pyta się, czy gdzie chłopaki? A ja mówię, dopiero tu były, mówię, tam na podwórzu musi są o taką. Mówię, bo co się stało? Ja taka przejęta stary jestem, co się stało? Oni gdyby poszli o tam za brzezinę, to by zobaczyli, mówi, takich ludzi, potworów jakich i taki jakiś pojazd w górze, mówi, o taką. No jak ja usłyszałem o tym, tak ojciec mówił, że jakieś są cudeczne ludzie zielone, jakieś mają twarze czy ręce i w górze jakiś pojazd. Ja z początku to myślałem, że może harcerze sobie rozwinęli te namioty, ale jeżeli usłyszałem te, że w powietrzu jest pojazd, to już wiedziałem, że coś innego musi być. Więc też wybiegłem do sąsiada i poszliśmy po prostu prędko. Doszliśmy tam, nic nie było, tylko żeśmy na rosie, na trawie odróżnialiśmy w jednym kierunku, w drugim i w trzecim ślady. Następnieśmy szli za tymi śladami, więc tam gdzieś taki strumyk płynął dalej, jakieś już 200 metrów i ale porosimy, żeśmy całkowicie szli za tymi śladami dalej. I jakby przeskakiwane było przez ten strumyk, to na błocie się odbiły te widocznie odciski tych śladów. No to milicja przyjechała, to od razu wyśmiali się z tego i stwierdzili, że albo ojciec był pijany względnie, że zasnął. Ojciec w ogóle wód nie pije i wiem, że nie mógł być w ogóle pijany. Kilka osób, co mogę wymienić, co byli razem ze mną, te ślady oglądali. Byłem tam na tym miejscu i widziałem te ślady, był ślad, no nie, prosto kąta, no nie takiego. Przykładałem swojego buta tam, to było większe. Środek od spodu był wklęśnięty, no nie. Poleciałem z nimi, prawda, ale tam już nie widziałem nic, aby były ślady, prawda, po rosie, człowiece. Był ślad jeden do żyta. Czyli był, prawda, do tego, do łopca na się sąsiada, prawda, no i tam koń na się stał, było wyjeżone, trawa, koń, wyjęte trawę. Właśnie w tej chwili smażyłam placki, w tej usłyszałam straszny huk, więc wyskoczyłam, chciałam zawołać dzieci, bo strasznie się przestraszyłam i wiedziałam po prostu, co się z nimi stało. I w tym momencie, gdy zaczęłam wołać Adasiu i Agnieszka, już ten momentalnie huk nadstał. I w tym czasie zaraz przyleciał Adaś z Agnieszką i zaczął mówić, że mamo, zobaczyłem dziwny samolot. Podobny był do autobusu. Jak wyglądało to, co ty żeś zobaczył jak tam? Jak autobus. Leciał? Jak autobus, tak? A jaki miało kolor to? Taki jak niebo. Aha, taki jak niebo, tak? I słuchaj, widziałeś tam jeszcze coś ciekawego? Co tam jeszcze zobaczyłeś? Miało jakieś okno, czy dużo okien, czy jedno? Jedno. A w tym oknie coś widziałeś? Nie. A co tam było? A pilot siedział. Pilot siedział? Nie. A pilot miał czapkę, czy nie miał? Miał. Miała jaką czapkę miał pilot? O taką. Jaką taką?
taką jak pan, czy nie? Taką jak pan ma, tak? Ona na uszy była, czy nie na uszy? Na uszy. A pobiegnij tam, pokaż, w którym miejscu żeś stał, jakżeś zobaczył ten dziwny taki autobus, co leciał w powietrzu. I pokaż rączką, jakżeś, gdzie to było. Tam, tak? Proszę powiedzieć, co pan widzi na tym obrazku? Ja na tym obrazku to się w ogóle nie orientuję. No ale jakie szczegóły może pan potrafi rozpoznać? Nie. To proszę spróbować ułożyć jakąś historyjkę dotyczącą tego obrazku. A cóż, ja nie mam na to wykształcenia, ja nie mam na to pojęcia w ogóle o historyjce jakiejś. Jaka to jest liczba? To jest 8. A to? 6. A tutaj? 29, 57, 5, 3. Dobrze. Każdy mówi, że jakby to był ktoś inny, no to by nie wierzyli. A no ale Wolski to jest człowiek taki na miejscu, starszy i nic mu się nigdy takiego nie zdarzyło, żeby coś takie wymyślił sobie kiedyś. Nie powinien sobie zmyślić tego, bo przecież nigdy nie, na ten temat nigdy nic takich rzeczy nie mówił. Takimi interesami by się nigdy nie zajmował, byłaby nieprawda. Z punktu widzenia wiedzy ufologicznej są tu rzeczy zastanawiające. Słuchając opowieści pana Wolskiego, w której opisywał zachowanie się istot i wygląd, czułem się tak, jakbym czytał specjalistyczne czasopismo ufologiczne Flying Saucer Review, i Mierdal na mi i inne. Otóż opisy istot z UFO, które nadchodzą z całego świata, zgadzają się bardzo dobrze z relacją pana Wolskiego. Pozostaje dla mnie fascynującą zagadką, skąd ten rolnik mógł znać takie szczegóły jak skośne, ciągnące się nieco na boki twarzy oczy, opisywane bardzo często w raportach o UFO. Skąd znał wystające kości policzkowe nadające twarzy charakter orientalny, azjatycki? Skąd zielona skóra? Skąd czarne kombinezony jednoczęściowe, niepołączone żadnymi nitami, guzikami, eklerami? Skąd ten charakterystyczny dla istot z UFO żółty krąg z czerwoną w środku kropką? Są to sprawy, które zmuszają do myślenia i nie ma na to łatwej odpowiedzi. Muszę powiedzieć, że do badań psychologicznych pana Wolskiego z Emilcina przystępowałem ze sporą dozą sceptycyzmu. Jednakże w wyniku przeprowadzonych badań mogę wysunąć kilka stwierdzeń. Stwierdzenie pierwsze. Wydaje mi się bardzo mało prawdopodobne, żeby pan Wolski wprowadzał nas w błąd z pełną premedytacją. Nie miał potem ani motywacji, ani chyba możliwości. Stwierdzenie drugie. Wydaje mi się równie mało prawdopodobne, że pan Wolski został zaprogramowany przez kogoś dla składania fałszywych zeznań. Jest po prostu bardzo odporny na tego typu sugestie. Stwierdzenie trzecie. Wydaje mi się również mało prawdopodobne, aby przygoda, która spotkała pana Wolskiego, mogła być tworem chorobliwej psychiki. Pan Wolski nie wykazuje żadnych objawów choroby psychicznej, a stan jego psychiki jest lepszy niż w większości osób w jego wieku. Powstaje więc pytanie, co widział pan Wolski? I na to pytanie z psychologicznego punktu widzenia nie ma właściwie odpowiedzi. Pozwalam sobie jednak wysunąć stwierdzenie czwarte, że widział chyba coś niecodziennego, coś bardzo ciekawego. Co to mogło być? Nie wiem. Może padł ofiarą żartu, może zobaczył jakiś pojazd eksperymentalny, nieznany szerokiemu ogółowi, a może było to coś, co przekracza granice mojej wyobraźni.